Siemaneczko, w 33 części Let's Play Watch Dogs. Zaczniemy od tego, że no, jak widzicie, byłem u sklepikarza z ciuchami. Kupiłem najdroższy ciuch, jaki był. No i jak zwykle zmieniła się głównie kolorystyka i nic więcej. Szkoda, bo no, był potencjał, żeby zrobić coś fajnego z tego. Chyba, że pewnie, chociaż pewnie, cholera wie, bo można pewnie... Pewnie można. Może są jakieś skórki do kupienia, no ale szkoda, że nie zrobili tego w podstawce. W podstawce, tak? I tak, troszeczkę sobie pograłem. Zrobiłem już naprawdę dużo tych zleceń. Zostały mi dwa bodajże zlecenia do końca. I mamy też sporo punktów do wydania. 16 i... Chciałbym wam postępy pokazać. Zobaczcie, zrobiłem wszystkie kryjówki gangów i zlecenia ogólnie 40. Misje poboczne jeszcze tutaj zostały i zlecenia konwojowe jeszcze dwa. To nie, to jeszcze się coś będzie musiało pojawić, bo tam tylko mam jedno zlecenie konwojowe, ale to pewnie z czasem. Tutaj jeszcze zostało oczywiście parę zleceń do zrobienia, śledztw, ale no na razie jest cisza przed burzą. Pewnie fabułę trzeba popchnąć do przodu. Ale tak, drzewko zdolności, mamy 16 punktów do wydania, no kurde, naprawdę nieźle. Na co ja to chcę wydać w ogóle? Co to mi da? Na przebicie opon, spoko. Zwiększa dyskrecję w trakcie ukrywania, tego w zasadzie nie używam. Opuszcza kolczatki drogowe, interesujące. Z pociągów też praktycznie nie korzystam. Ja myślę, że te kolczatki będą bardziej przydatne, prędzej. Dobra, tutaj co my tutaj mamy? Większa liczba ładunków wybuchowych, obezwładnia szturmowców... w walce. To jest bardzo ciekawe. Jestem w stanie wydać na to... Kurde, jednego punktu mi brakuje. Szkoda, bo to może być ciekawa, przydatna zdolność, no bo ci szturmowcy nieraz naprawdę... Chociaż mam granatnik do strzelania, który też robi z nimi porządek, ale to może być w razie W. Albo jak chcemy po cichu załatwić szturmowca. O, więc okej. Dobra, to mamy punkty rozdane. Lecimy z fabułą oczywiście. Daleko poza siatką, zobaczymy. Czekaj, nie... A, dobra, tu już się quest aktywował. Bałem się, że go nie aktywowałem. Dobra, zobaczymy, o co tam chodzi. Co nasza przyjaciółka nam powie. Może coś więcej niż przyjaciółka, chociaż... Zobaczymy, jak to Aiden rozegra. Dobra, na szczęście możemy biec. Już się bałem, że nie będziemy musieli iść powolutku. Wszystko dobrze? I didn't get much. The upload was cut off. Shit. I knew it. Okay. I have to find a way in myself. Are you crazy? Even if you did get inside there, we can't read it. It's encrypted. Well, what am I supposed to do? Damien has Nikki. Just tell him he can keep her? Of course not. Of course. I'm not saying that. But he's playing you. Yeah. I'm not gonna give him this before I know what it is. Damien cannot be trusted. I know that. All right, well, let's just deal with one problem at a time. All right? If I can get this information, can you decrypt it? No, it's way beyond my skill. Then who then? Mm-hmm. Hey, what about that crazy guy? Właśnie też o nim pomyślałem. Tobias, he used to work here. Okay, that's where we start then. Okay, but we need to be discreet. I know how to be discreet. Uuu, jakieś zgrzyty, ale... Sorry. Okay. Ciągle mam wrażenie, że ona ma coś do ukrycia i to coś znaczącego w tej całej historii. Wow. Raymond Kenny. It has to be him. He was a software engineer hired for the CTO startup. He created the encryption. The creator always have a backdoor. Well, he can decrypt it. Kenny is crazy good. I bet he built this room. He's a genius. No, no. I mean a legend. Ale gdzie jest? I'm guessing legends aren't easy to find. No właśnie. He's way off the grid. No one's heard of him in over a year.
He's lurking somewhere. Tak samo jak ten Tobias. Okay. Dobra. Everyone has history online. You start there. You get Kenny's last known point and work backwards. He's been gone over a year. This could take a while. There. He's covered his tracks very well, but he's bounced through one location a few times. So we trace it back and we find his location. In theory, yes. You need to reach that point and connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. And we'll have Kenny. Czy to nie jest czasami jakaś miejscówka gangu? Lara wie. Nadania ostatniego sygnału, dobra. No spróbujemy. No właśnie, to jest ta miejscówka, okej. Czyli skorzystamy... A, nie... Okej, to jest niedostępne, no dobra. No w sumie tak. Zgadza się, to jest niedostępne w trakcie misji, a szkoda. Ale serio? Będę musiał już taki... No znaczy, no nie, no bez przesady nie jest aż tak daleko. A i zapomniałem wam powiedzieć, kurde, boli mnie to, że tutaj nie mamy żadnej miejscówki, żeby się tepnąć. I tu muszę dojeżdżać zawsze, za każdym razem. Wkurza mnie to. Że tam bez sensu, że tam nie dali żadnej kryjówki. Chociażby jednej. Dobra. Ciągle mi się wydaje, że wchodzi się jednym, a wychodzi się drugim wejściem. Okej, okay, może teraz? No nie, no pewnie tepnięcia nie będzie można skorzystać na dokładnie. Dobra, szczerze mówiąc... jakieś autko bym sobie nie mogę sobie nic zamówić, czyli jestem zdany na tą krowę. No, powiedzmy, że tak sobie, czy tu... Zastanawiam się, czy nie ma jakiejś lepszej fury, ale nie, tam to na pewno nie. If we find Kenny, you need to be careful. He's a very dangerous man. Dangerous, huh? What's his story? He's a Bloom whistleblower or a cyber terrorist. Depends on who you ask. Delivered his message by blacking out most of New York State. I remember that. 2003. Not just New York, that was most of the Northeast. Killed a couple of people. He killed 11 people. They called it a software error. What the hell was his message? Kenny was trying to warn everyone. He didn't trust people inside Bloom. But I don't think he expected anyone to die. Now he's in hiding. And we're about to find him. The place you're going is the very end point of Raymond's last signal. Hackers hide their locations by routing their packets through botnets. Yeah, it's a good trick. I've tried it myself. He's probably bounced his signal all across the globe. We'll have a problem if that signal ends in China or some faraway country. No, he's here. I don't care if he's gone off the grid. If this Kenny's ex-Bloom, something tells me he wants to stay close to the action. Maybe. But if he really was in Chicago, why has he been so quiet? He's not the kind of guy to just sit back and watch. You said he killed those people. Must be a pretty price on his head. Good reason to stay underground. Mhm. Albo sumienie też go ruszyło. Próbował zrobić coś dobrego. Pewnie przez tamtych frajerów z korpo poleciały głowy, nie? Więc pewnie i jedno i drugie, że raz nie chce się narażać na więzienie, dwa. Chociaż nie wiem, czy te 11 osób to było przypadkowych ofiar? Możliwe. Dwa, sumienie go może też, kurde, niszczyć, że chciał zrobić coś dobrego i nie wyszło, i to bardzo, w bardzo negatywnym znaczeniu tego słowa nie wyszło. We might have a problem. I'm picking up a lot of chatter about Rem and Kenny. That's strange timing. You said this guy's been dark for a year. I think we might have alerted someone when I found Rem's signal. So we'll have company waiting for us. All right. Tak właśnie, kurna. Tak właśnie myślałem, że będzie komitet. No dobra. Komitet powitalny, tak? Ekspert od materiałów wybuchowych. Świetnie. Dobra, tu mam jednego typa. Like no one's been here in months.
Ale tutaj nikogo więcej nie mamy. O, jest jakaś kamera, dobra. O, jest i drugi. Kamera poza zasięgiem. Tam jest kamera kolejna. O, jest kolejny. Dobra, z kamerą gościu. Dobra, czyli na zewnątrz mamy trzech. Okej, to nie jest jakaś zabójcza... zabójcza ochrona. Powiedz mi, w którą stronę ty będziesz szedł? Jest wszystko poza zasięgiem. Może. Jest butla z gazem. Kurczę. Myślałem, że go to załatwi. O Jezus, nie to chciałem. Fuck. Fuck. Kurwa, odwróć się, cymbale. Ja piernicze. Dobra. Pięknie. Dwóch załatwionych. Dobra. To mi się podoba. O! Elegancko. Trzeci. Dobra, czy tutaj powychodzili jacyś frajerzy nowi? Zaciekawieni tym. Nikt nie wyszedł? Czyli siedzą sobie w budynku, ta? A nie, tutaj ktoś jest. To nie, kolego. Tam ktoś jest. Musimy ci wyłączyć wsparcie, tobie też. Chciałbym mu wyłączyć wsparcie. Czego nie mogę wyłączyć wsparcia? Dobra, to wejdź może do środka. No ja zaraz będzie się chował. Dobra, ale fajnie, trzech czy czterech rozpieprzyliśmy, więc jest okej. Jakbyś tu podszedł jeszcze troszeczkę bliżej. Pięknie. Dobra. I myślę, że to wystarczy, żeby tam wejść. Myślę, że już tam niewielu zostało. Oczywiście klameczka z tłumnikiem. Dobra. Spoko, spróbujemy załatwić wszystkich. Dobra. Shit. Someone's on to us, Clara. Let's make this quick. What am I looking for? Connect me to the computer. I'll run a search from the bunker. Rozpocznij przesyłanie danych. To jest gdzieś na dole? Pewnie zaraz posiłki jakieś tu przybędą. Nie, to jest tam, dobra. Okej. Na bank tu będą posiłki zaraz. Kurwa, depczę. Miało być anonimowo, ale kurde, no właśnie. W tym świecie ciężko być anonimowym. Dobra. Bierz te dane. Przynajmniej tyle, ile zdołasz. Old school shit. I wonder good cops can't shut the club down. No, dosłownie starej daty. Clara, it's online. Shit. Nie, spieprzaj. Kurwa. Dobra. Auć, ale oberwałem srogo. O kurwa.
Dobra. Detroit, Pensacola, Montreal, New York. Dobra, kurwa, ciężko tak. Oj. O, gdzie kole... Kurwa, spieprzaj. Tam jeszcze jest na górze jakaś frajerzyna. Dobra, żegnam. A, połączenie utracone, fuck. Pięknie. Dobra. Nie. Zdążył się schylić jałopek. Dobra, pięknie. Ten mnie wkurza. Tam jeszcze, o kurwa, tam jeszcze jest cała chmara tych frajerów. No ty kolego. Dobranoc. No, postaram się to zrobić spokojnie. Dobra, o shit. Za długo byłem wystawiony. Pięknie. Elegancko. Dobra, no i wystaw ten głupi łeb. No come on. Dobranoc. Dobra, chyba możemy stąd spieprzać. I don't want anyone else tracking Kenny. Dokładnie. Wystarczyło, nie wiem, rozpieprzyć to z bronią, ale okej, zrób to jak profesjonalista. O kurwa, jak zwykle. Dobra. Oj, pościg! No niestety pierwsza wersja pościgu nie poszła. Jakie mamy tu fury? Kurwa... Mierne te fury są. Dobra, weźmy może tą. Ostatnia fura była naprawdę za słaba. Może tamtego trzeba... Nie, kurwa, tylno napędowy muscle carry to też nie jest dobry motyw na pościg. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że policja się w to wtrąci. Zaraz zobaczycie. No, nawet w miarę... To dogoniliśmy. No dużo szybciej niż wtedy. Chociaż zobaczcie, kurwa, no. Się oddala. Oho. Zaczynamy pościg. No jak oni się wtrącą, naprawdę. Wtedy jest naprawdę ciężko, nie? Jak mamy jeszcze ich na karku, bo oni nas ścigają, a nie ten wóz strażacki. Jesteśmy za nim. Ojej, jakie spustoszenie po sobie robi. Gdzie on poleci tutaj, dobra. No Jezu, kolejna na naszej drodze te radary się pojawiają, skanowania. Dawaj, szybciej. Dobra, szkoda, że tak szybko w dół nie spada, nie? Poszukiwanie. Dobra, może sobie odpuścili. Aż dziwne, nie? Pierwszym razem sobie kurna nie odpuścili i przez to w zasadzie teraz musimy powtarzać, bo mnie zastrzelili, jak próbowałem obezwładnić typa. Liczę na to, że ten wóz zaraz się rozleci strażacki po tylu kolizjach. Za wcześnie odrobinę. Dobra, jest. Dobra.
No dawaj, 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 dawaj. Dobra. A jeszcze tam tego jednego mamy. Kurwa, nie wiem czemu go nie zabiłem. Dobra. Może dlatego, że bałem się, że mi questa anuluje. Okej. Dobra. Mam nadzieję, że w miarę dobry sygnał. Spokojnie, nie panikujcie. If he decrypts those files, he's exposing himself. This guy was a whistleblower. You said those files had blackmail on Bloom. There was blackmail on everyone. I think an ex-Bloom radical would find that hard to resist. When you find Ray Kenny, what do you have to offer him? We've seen what happens when we dig. If he helps us decrypt those files, he's exposed. I'll find something. There's a reason he's hiding. Yeah. He turned against Bloom, exposed their abuse. I can work with that. You're going to threaten him? No. A whistleblower wants justice. He may be looking for a cause, and I can definitely give him one. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że to jest misja na następny odcinek, nie? Gdzie go mamy szukać? Tutaj, kurwa, będę musiał tam się przedostać. O Jezus. Narzekałem, nie? Że tu nie ma żadnego transportu. No właśnie. Ale dobra, nie jesteśmy aż tak daleko. Dobra, to myślę, że w tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Polecimy motorkiem, tutaj będzie szybciej. Także co, wpadajcie do opisu pod filmem. Trzymajcie się i poczekajcie, bo czy my nie dostaliśmy jakiegoś punktu? Nie, nie dostaliśmy, a szkoda. Tego nie chciałem, nie? Tego też nie. Dobra. Dobra, na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.